Piotr Herman, szpiegl.pl. Cześć, witam Cię 19 czerwca. Witam Cię w dniu, w którym pojawiła się już 19 czerwona infografika prowadząca do kursu podstaw wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI, Corporate Security Intelligence Fundamentals. Ta infografika jest poświęcona dzisiaj zagadnieniu, mikrozagadnieniu istotnemu, równie istotnemu jak zazwyczaj, zagadnieniu, które bardzo sprawia spore kłopoty w wielu, wielu firmach. Mianowicie temu, że audyt to nie to samo co kontrola wewnętrzna. To są dwa zupełnie różne narzędzia. Zanim jednak do tego przejdę, chciałbym odnieść się do kilku rzeczy, które pojawiły się w dyskusjach na social mediach. Pierwsza taka rzecz to to, że te mikrozagadnienia, te moje mikrorozważania, one są, mogą być zatrudne dla ludzi, którzy nie mieli z nimi dotychczas do czynienia. No, to nie do końca tak jest. Dlatego, że być może, wiewióry znowu szaleją, być może jest tak, że faktycznie przy moich mikrorozważaniach to się może komuś wydawać już zbyt zaawansowane. Staram się mówić językiem, ja przede wszystkim staram się mówić językiem takim prostym, takim zwykłym, normalnym, ludzkim i wyjaśniać łopatologicznie wszystko. No może czasami mi nie wychodzi, nie wiem. Staram się w każdym bądź razie, ale ja mimo wszystko bym się nie przejmował, dlatego że jeżeli ktoś jest zainteresowany, naprawdę na kursie podstawowym, kurs podstawowy jest skierowany do ludzi, którzy kompletnie nie mają nic wspólnego z branżą CSI. Do ludzi, którzy nic nie wiedzą. Jest on również skierowany do tych ludzi, którzy wiedzą, ale ich podstawy mogą mieć różne luki poznawcze. O, ładnie to nazwałem. Dlatego na kursie prowadzę zarączkę i kurs podstawowy właśnie służy temu, żeby poznać dokładnie podstawy. Dlatego nie przejmowałbym się szczególnie tym, że jeżeli ktoś w ogóle nie zna tematyki i chciałby na przykład do kursu podejść, to że nie podejdzie, bo to już jest za trudne. Nie, ja tu prowadzę zarączkę naprawdę od podstaw. Od tego jest kurs podstawowy i dlatego właśnie go stworzyłem i dlatego od niego zaczynam i uważam, że to będzie sztandarowy kurs, który będę prowadził, dlatego, że nie wykluczam, że sporo osób nie będzie chciało wcale kontynuować specjalizacji żadnych robić i bardzo dobrze. Najważniejsze jest, żeby wiedzieć, znać podstawy, a później jeżeli ktokolwiek, o widzisz, znowuż mi się włączył budzik, a później jeśli ktokolwiek chciałby poszerzać swoje wiadomości, nie wiem, specjalizować się w danej specjalizacji, no to jak najbardziej, proszę bardzo. Natomiast ja na kursie prowadzę zarączkę. Proszę się nie obawiać, że to będzie kurs zaawansowany. To jest kurs dla osób, które kompletnie nie znają, nie wiedzą nic, nie znają się na tym. To taka wstępna moja uwaga, moim zdaniem bardzo, bardzo ważna. Natomiast, jak już rzekłem, 19 infografika, audyt to nie kontrola wewnętrzna i to wbrew praktyce wielu, wielu, wielu firm, nie firm, jest wcześnie rano, proszę Cię o wybaczenie, wielu, wielu firm. Audyt i kontrola wewnętrzna to są dwa różne narzędzia wspierające realizację celów firmy, przedsiębiorstwa, biznesu. Wspierające. Dwa różne. Oba składają się na coś, co nazywamy ładem korporacyjnym, czyli takim sposobem... Ład korporacyjny to jest sposób, w jaki organizacja jest zarządzana. O, to tak najprościej można określić. I oba składają się właśnie na ład korporacyjny. Jako takie są niezbędne dla firmy. Niezbędne, powtarzam, niezbędne. Oba. I wobec siebie są komplementarne. Komplementarne, czyli one wzajemnie się uzupełniają, ale realizują zupełnie inne cele i tak naprawdę przebiegają w inny sposób, w innej atmosferze. To może wyjaśnię Ci nieco bardziej obrazowo, nieco szerzej.
jak uchwycić różnicę pomiędzy ładem, pomiędzy kontrolą wewnętrzną a audytem. Kontrola jest porównaniem stanu faktycznego, tego stanu realnego, faktycznego, ze stanem, który jest wymagany, który sobie założyliśmy. To jest porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym. Natomiast audyt to jest ocena, czy stan faktyczny jest odpowiedni dla zapewnienia realizacji celów wraz ze wskazaniem kierunków. Kierunków, które będą nas przybliżały do realizacji tego celu. Kierunków niezbędnych zmian. Brzmi to może jeszcze tak niezbyt, więc może przejdźmy do takich ogólnych bardzo. Co jest celem kontroli? O, ciemno mi się robi, widzisz? Chwila, przełożę cię. Co jest celem kontroli wewnętrznej? Celem kontroli wewnętrznej jest ciągłe sprawdzanie danego biznesu, firmy, danej jednostki organizacyjnej. Ciągłe sprawdzanie i dbanie o jej poprawne funkcjonowanie. Odbywa się to poprzez sprawdzanie tego, czy dana jednostka, chwila ciemno, dany biznes, dana firma zawiera się we wskaźnikach i miarach, które są wcześniej przyjęte. Ja już o kluczowych wskaźnikach efektywności mówiłem. Także proponuję ci wrócić do tych wcześniejszych moich rozważań. Sami ustalamy sobie wskaźniki, natomiast one są nie wzięte z księżyca, tylko one, te miary, chwila, muszek znowu jest pełno, mimo że jest deszczowa pora. Wskaźniki, miary, one mają nas służyć do przybliżania celu, mają służyć do realizacji czegoś konkretnego. One nie są brane z księżyca, one są dobrze przemyślane. To jest zupełnie odrębna, no, dziedzina wiedzy takiej praktycznej i teoretycznej, jak takie wskaźniki konstruować, żeby one miały sens, bo chyba wielokrotnie mieliśmy do czynienia, że byliśmy oceniani za rzeczy, które z realiami często mają niewiele wspólnego, gdzieś tam zupełnie się rozmijają. No to jest błędne tworzenie takich właśnie wskaźników. Osiąganie tego, jeżeli chodzi o kontrolę wewnętrzną, jest możliwe dzięki porównywaniu stanu rozwoju i funkcjonowania firmy, tego podmiotu, który badamy, który kontrolujemy, tak naprawdę kontrolujemy, do tych wcześniej ustalonych wzorców. Co jest ważne, to to, że proces kontroli wewnętrznej jest opracowywany i przeprowadzany przez organy decyzyjne. To jest kontrola. Z kolei audyt to nie kontrola, tylko nadzór. Audyt kładzie bowiem nacisk na przyczyny zaistniałego w jednostce jakiegoś zdarzenia w firmie. Audyt bada przyczyny. Bada co? Ciemno. Chwila. O, jest. Bada co było przyczyną nieprawidłowości. Kontrola zaś reaguje na, to jest tak, kontrola reaguje na skutki danego zdarzenia. Na to reaguje kontrola. Czyli działa post factum. Audyt działa ex ante, działa wcześniej. Audyt bada przyczyny, nie skutki. Kontrola szuka sprawców, audyt szuka przyczyn. Audyt służy usprawnieniu. Kontrola służy naprowadzeniu na właściwy kierunek. Audyt służy usprawnieniu, służy szukaniu przyczyn. To brzmi trochę metafizycznie, sam nawet słyszę, natomiast to są bardzo ważne uwagi i jak zrozumiemy tą różnicę, to być może w końcu przestanie dochodzić do sytuacji, w której audytor zachowuje się jak kontroler. Audytor ma zupełnie inną rolę, audyt ma zupełnie inną rolę, kontroler ma zupełnie inną rolę, kontrola wewnętrzna ma zupełnie inne zadania. Jeśli chodzi o audyt, to myślę, że warto podkreślić taką doradczą rolę konsultingową, wewnętrzną. Znaczy nie tylko, zaraz może ci wyjaśnię, o co chodzi z wewnętrznym, zewnętrznym i tak dalej audytem. Natomiast
a audyt, warto podkreślić, taką rolę doradczą. Chodzi o to, że służby audytu wewnętrznego mogą być wykorzystywane nie tylko do oceny przyjętych rozwiązań, ale mogą być przyjęci jako eksperci, jako doradcy. Natomiast mówiłem o audycie wewnętrznym, audycie zewnętrznym. Główna różnica pomiędzy audytem zewnętrznym, pomiędzy audytem wewnętrznym, ona polega na innym spojrzeniu na przedmiot badania oraz na innym powiązaniu z firmą. Jak sama nazwa wskazuje, audyt wewnętrzny jest przeprowadzany przez jednostkę, przez osobę audytora z wewnątrz organizacji. Ma to swoje plusy, dlatego że dobrze ma dostęp do wszystkich materiałów, albo niemal wszystkich materiałów, bo zna firmę od środka. No to jest pewien plus, prawda? Natomiast audytor zewnętrzny z kolei, to jest ważne, jeżeli potrzebujemy w jakiś sposób poprawić relacje z interesariuszami, z inwestorami, z różnych powodów, i potrzebujemy niezależnego badania, niezależnego badacza, niezależnego audytora, który z firmą nie jest w żaden sposób powiązany, a więc wydaje się być bardziej obiektywny. Z tym oczywiście bywa bardzo różnie. Przekonaliśmy się to już w praktyce biznesowej, chociażby w taki sposób, jak ta potężna afera Enronu. No ja w którymś z odcinków podcastu OSS Okiem Służb Specjalnych postaram się trochę o tego typu bajkach biznesowych poopowiadać. To jest taka cudowna bajka o złej księżniczce, która udawała dobrą księżniczkę, a firma konsultingowa, doradcza, audytorska, jaką był Arthur Andersen, była ofiarą, ponieważ teoretycznie była audytorem zewnętrznym, niepowiązanym w żaden sposób, obiektywnym, a jednak badania okazały się nierzetelne, bardzo nierzetelne z różnych powodów, o tym kiedyś poopowiadam. Audyt wewnętrzny jest pewną formą samokontroli firmy, przygotowaniem się tej firmy na przykład do jakiegoś audytu certyfikacyjnego, czy w ogóle audytu wewnętrznego. To jest po prostu forma samokontroli. Jest przeprowadzana przez wskazanego przedstawiciela z firmy. Zazwyczaj jest to osoba, która zna metodykę audytu. Bez tego to audyt będzie, nie powiem taki sen, będzie do kitu po prostu. I tyle. Audyt zewnętrzny, jak wskazałem, jest przeprowadzany przez niezależnego zewnętrznego eksperta, audytora, zupełnie spoza organizacji. Istnieje również audyt śledczy, zwany dochodzeniowym. I bardzo krótko chciałbym tylko powiedzieć Ci, ponieważ na pewno kiedyś poruszymy to w Szpiegu Life'ie, może jeszcze w ramach tych naszych kroków przybliżających nas do kursu CCSIF. Audyt śledczy, zwany audytem dochodzeniowym, to nie jest audyt w żadnym wypadku, to jest dochodzenie wewnętrzne. Tylko nazwa została zapożyczona dość niefortunnie. Przypuszczam, że wynikało to z tego, że osoby zajmujące się dochodzeniem wewnętrznym, szczególnie z firm audytorskich, chciały w jakiś sposób w przeszłości pokazać, że są równie istotne dla audytu jak audytorzy przeprowadzający normalne audyty. No i dochodzenie wewnętrzne nazwali audytem śledczym bądź audytem dochodzeniowym. Dzisiaj mamy spory problem, chodzi o precyzję tego, czym się zajmujemy, i audyt śledczy często jest nazywany księgowością sądową na przykład, czy audytem dochodzeniowym. Dlaczego księgowością sądową? Dlatego, że wielu autorów, wielu praktyków przypisuje audytowi śledczemu tylko funkcję dochodzeń w zakresie szeroko pojętych finansów, księgowości firmy. Tych nieprawidłowości, które w finansach w nieprawidłowości występują, a wszelkie inne czyny przestępne, które mają miejsce w firmie, obejmuje się mianem dochodzenia wewnętrznego.
praktyka pokazuje, że no nie jest to właściwe podejście. Ja jednak zacząłem kiedyś stosować i wydaje mi się, że to jest całkiem fajny podział, kiedy mówimy w ogóle o dochodzeniach wewnętrznych, tak, o systemie zwalczania nieprawidłowości w firmie, kiedy mówimy sobie o audycie śledczym i mamy na myśli właśnie te wszystkie kwestie związane z szeroko pojętymi przestępstwami w księgowości, w finansach oraz o dochodzeniach wewnętrznych, czyli wszystko inne. Czy to ma znaczenie? Nie mam, szczerze mówiąc, pojęcia, czy to ma znaczenie dla praktyki. Raczej to ma znaczenie dlatego, żeby konkretnie określić, czym się zajmujemy w ramach komórek CSI, w ramach komórek kontrolnych, w ramach komórek nadzorczych. Po prostu istnieje audyt śledczy, który nie jest audytem sensu stricto. To trzeba pamiętać, wiedzieć. I tyle. Tu sobie... O, cześć, wiewióra. Stanęła i patrzy, czy coś jej da. Nie, nie. Leci do mnie. Nie mam nic dla ciebie, moja droga. I kontynuuję. Zapisałem sobie taką bardzo mądrą myśl, żeby jej nie... No nie dam ci, no nie dam. Może uda mi się pokazać ci tą oto wiewiórkę. Moja droga. Moja droga, jesteś? Jesteś, nie wiem, widzisz? Podeszła, bo chce jeść. Dobra, zapisałem sobie taką bardzo mądrą myśl, którą chciałem bardzo przekazać, a żeby jej nie przegapić, ją teraz sobie przeczytam, bo na mojej karteczce właśnie ją posiadam. Mianowicie, myśl jest taka: prawidłowa działalność organizacji, każdej organizacji, jest możliwa w warunkach skutecznego zarządzania ryzykiem. W warunkach skutecznego zarządzania ryzykiem. Wtedy jest skuteczna. Wtedy jest prawidłowa. Prawidłowa działalność organizacji jest możliwa w warunkach skutecznego zarządzania ryzykiem. O zarządzaniu ryzykiem również będziemy sobie rozmawiać. Praktycznie cała działalność CSI jest ukierunkowana na zarządzanie ryzykiem, zachowanie ciągłości działania. Także, no, bardzo, bardzo ważna kwestia. Może będę ją częściej wrzucał z okazji różnych moich mikrorozważań. Mamy również nieco inne ujęcie samego audytu wewnętrznego. Nie wewnętrznego właśnie, audytu w ogóle. Mamy w normie jakościowej, tak, czyli ISO 9000, czyli 9301, tak, 30? 9001. Tam jest mowa, ten inny sposób widzenia audytu polega na tym, że inny jest punkt wyjścia. Patrzy się na to, kto kogo audytuje. Mamy audyt pierwszej, drugiej i trzeciej strony. Audyt pierwszej strony to jest po naszemu audyt wewnętrzny, czyli wykonywany przez pracowników z wewnątrz. Dla celów oczywiście wewnętrznych on jest tylko robiony. Audyt drugiej strony, no to jest audyt, o którym ludzie nie myślą, a on jednak występuje, ponieważ on jest robiony w celu uzyskania informacji o potencjalnym bądź też o obecnym dostawcy, o systemie jakości, jaki charakteryzuje jego działalność i tak dalej. No moja droga, no zobacz. O, jesteś? Jesteś. Mam nadzieję, że teraz widziałeś. Ona mnie cały czas tu atakuje, cały czas chce coś dostać. No i audyt trzeciej strony. Audyt trzeciej strony to są zwykle audyty certyfikacyjne bądź audyty, które służą dla celów uzyskania jakiejś nagrody, no tego typu. Mam nadzieję, że udało mi się wyjaśnić, a przede wszystkim wskazać, że faktycznie ciemno, chwilami ciemno, jak nie wiem, że kontrola wewnętrzna i audyt, bez względu na to, jaki to jest audyt wewnętrzny, zewnętrzny, pierwszej, drugiej, trzeciej strony, albo kontrola wewnętrzna lub audyt śledczy, audyt dochodzeniowy, to są dwie zupełnie różne rzeczy, różne sprawy, dwa zupełnie różne narzędzia posiadające podobną metodykę, ale jednak zupełnie inną i odbywającą się w zupełnie innym środowisku. Audyt bada przyczyny, kontrola bada skutki i szuka sprawców. Kontrola wykrywa sprawców. To jest celem kontroli, czy nam się podoba. Kontrola to jest funkcja kontrolna. Audyt jest to funkcja nadzorcza.
I brzmi to bardzo teoretycznie, zdaję sobie z tego sprawę, ale to nie jest teoria, to jest praktyka. Jeśli tego się nie pamięta, tego się nie stosuje, to dochodzi do takich bzdurnych zachowań, bo inaczej nie mogę tego powiedzieć, że audytor, przynajmniej z nazwy, dokonuje w firmie audytu, przynajmniej z nazwy, a zachowuje się jak kontroler i audyt ma formę kontroli wewnętrznej. Tego nie wolno robić. Tego po prostu robić nie wolno. Nazwać to kontrolą wewnętrzną i zrobić kontrolę wewnętrzną, a jeżeli audytor nie potrafi, wysłać na szkolenie, przeszkolić. Jest bardzo dużo różnych szkoleń dotyczących metodyki audytu, sposobów przeprowadzenia audytu. Także myślę, że firma, biznes nie powinien sobie pozwalać na takie rzeczy. Nie żartuję, mówię całkiem poważnie. No to by było tyle na dziś. To wszystko, co chciałbym Ci przekazać. Mam nadzieję, że udało mi się to dość jasno i klarownie wyjaśnić. No i co? Miłego dnia. Słonecznego. Niech Cię nie atakują wiewiórki, jak mnie. Życzę miłego dnia. Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć.